pierwszym odcinku programu Kryminalna Wileńszczyzna odsłoniliśmy Państwu historię wysadzenia dwóch mostów na drodze kolejowej prowadzącej z Wilna do Święcin. Jednak sprawców zajścia nigdy nie ustalono. Otóż latem 1923 roku, w związku z intensyfikacją działań partyzanckich w powiecie święcińskim, szef Wydziału Śledczego Policji Państwowej w Święcianach Zdzisław Rosadziński w okolice Daugieliszek wysłał patrol w celu zebrania informacji na temat działających tam grup litewskich, grup dywersyjno-partyzanckich. I otóż ten patrol, który między innymi był po cywilu, natrafił na osobnika, który próbował uniknąć zetknięcia się z patrolem. Zatrzymano go, zrewidowano. Przedstawił się jako Leonard Mozarow, były żołnierz armii Antona Denikina. Jednak przy nim znaleziono broń oraz sporą ilość amunicji i Mozarow w żaden sposób nie mógł wytłumaczyć, skąd to posiada. Zabrano go do Wydziału Śledczego. Początkowo on trzymał się wersji, że był żołnierzem Denikina. Jednak przyciśnięty przez śledczych Policji Państwowej przyznał się, że należy do litewskiej grupy dywersyjnej i zaczął sypać, zaczął wymieniać nazwiska osób, które w sumie były znane funkcjonariuszom Wydziału Śledczego i też funkcjonariusze wiedzieli, że osoby te dawno już przebywały na terenie Litwy. Jednak sprawdzając nierozwiązane sprawy, natrafiono na sprawę z obsy z wiosny 1923 roku. Wówczas sprawca rabunku, Sylwestr Szylejkis, zdołał zbiec. I okazało się, że właśnie Leonard Mozarow i był tym Sylwestrem Szylejkisem. Wobec tych faktów Szylejkis zaczął opowiadać, skąd ma broń i jak znalazł się w okolicach Daugieliszek. Otóż po dokonaniu rabunku w obsie w powiecie brasławskim był konwojowany do Święcin. Jednak w czasie konwojowania zbiegł i skrył się na Litwie, gdzie w Tauroginiach wstąpił do litewskiego oddziału specjalnego, który miał prowadzić działania dywersyjno-sabotażowe na terenie Polski. Turbūt pasiruošę nuotykiams. O nuotykiai mūsų laukia čia rimti. Kaip žino, čia Lietuvos pasienis ir mums čia reikės susprogdinti keletą tiltų, kad tie Lenkai žinotų, iš kur kojos jiems dygsta. Ir kad tai bus visoje Lietuvoje. Manau, kad reikia pradėti mokymus. Na ką, vyrai, turėsim tokias priemonės. Greit jūs supažindinsiu. Человекис твердил, что не належал до группы боевой, а был просто канцелистом. Был конфликт с офицером, выдалено его из отдела. Однако он постановил и далее континуировать вальку с поляками, только уж сейчас по стороне большевицкой. И пробовал предостать до большеви, але в Даугелишках знался с простой причиной. У его швагра была укрыта его бронь oraz амуниция. Вступил до швагра, чтобы забрать бронь oraz амуниция и впадал в ręce функционарюшам Policji Państwowej. I między innymi to on zdradził, że wiosną 1923 roku była wydelegowana grupa dywersyjna na teren powiatu święcińskiego, żeby wysadzić dwa mosty na drodze kolejowej prowadzącej z Wilna do Święcin. Ponieważ Sylwestra Szylejkis albo Sylwestr Szylejkis zdradził, że oddział partyzancki, który był odpowiedzialny, prawdopodobnie był odpowiedzialny za wysadzenie dwóch mostów na drodze kolejowej, przez dłuższy czas operował w powiecie święcińskim. W związku z tym zarządzono specjalną akcją przeszukania terenu, by znaleźć ewentualne kontakty ewentualnych współpracowników litewskich dywersantów. W tym celu wywiadowca Mieczysław Dewal został skierowany w okolice jeziora Kretanka. Tam wstąpił do pierwszego domu, gdzie zapoznał się z Kazimierzem Siwickim, który przeprawiał ludzi łódką na drugą stronę jeziora. Dewal
po krótkiej rozmowie z Siewickim zaczął mówić, że jest Litwinem. Okazało się, że i Siewicki także znał dobrze język litewski. Deval postanowił zagrać w grę, udawać, że jest litewskim partyzantom. I zaczął ostrożnie mówić, że przybył w te tereny, by dokonać ważnej roboty, która jest potrzebna dla Litwy. I ta robota będzie podobna do tej, gdy zostały wysadzone dwa mosty kolejowe. Siewicki dał do zrozumienia, że rozumie, o jakie mosty chodzi Devalowi, i zaczął ostrożnie opowiadać, że znał tych ludzi, którzy dokonali tej dywersji. Siewicki opowiedział, że on ich osobiście nie przeprawiał na drugą stronę jeziora, jednak wypożyczał dla nich jedną ze swoich łodzi, a po prostu następnego dnia przeprawiał się na drugą stronę, by zabrać łódź, którą wypożyczał temu oddziałowi. Także mówił, że oddział liczył 10 osób, ale to był nie cały oddział, bo dwóch osobników ruszyło lasem w stronę Litwy. Mieczysław Deval powiedział Siewickiemu, że planuje podobną akcję i że przybędzie wieczorem z oddziałem, i Siewicki będzie musiał ich przeprawić na drugą stronę. Wrócił wieczorem w towarzystwie innego wywiadowcy Węckowicza i powiedział, że zostali spaleni, że muszą wycofać się lasem na Litwę, jednak prosili o nocleg u Siewickiego. Siewicki zapewnił im nocleg, co więcej, przez całą noc pełnił wartę, bo Deval powiedział, że za nimi idzie pościg, więc gdyby pościg przyszedł do domu Siewickiego, ten musiałby zawiadomić Devala oraz Węckowicza, jednak żadnego pościgu nie było. Rano Węckowicz oraz Deval opuścili dom Siewickiego, a tuż po południu przybyli z patrolem Policji Państwowej, by aresztować Siewickiego, który został oskarżony o udzielenie pomocy litewskim dywersantom. Wyprowadzić! Naprzód! Przede wszystkim dywersant najczęściej będzie osobą miejscową. Taki sposób jest najprostszy, ponieważ świetna znajomość terenu pozwala na poruszanie się po nim. Lasy, bagna, rzeki, strumienie, drogi i ścieżki. A oprócz tego miejsca, gdzie znajdują się domy, żyją ludzie, gdzie są gospodarstwa, miasteczka i tym podobne. Ci sabotażyści działają przede wszystkim w tajemnicy. Jeśli jest to grupa dywersyjna, która przeprowadza jakiś atak, oznacza, że muszą znać dokładnie to samo, a także pamiętać mapę co do najmniejszych szczegółów. Każdy pień drzewa, zarośla i wszystko inne, jeśli chcą się poruszać w tajemnicy. Ale jeśli jest to lokalny mieszkaniec lub ktoś, kto zna okolice, również musi mieć tam znajomych. To bardzo ważne, bo droga może być daleka. Trzeba gdzieś się zatrzymać, gdzieś się zaopatrzyć, albo mieć miejsca, gdzie można położyć się na chwilę, ukryć się, przebrać, zostać przez jakiś czas, aż ścigający pojedzie dalej, a niebezpieczeństwo minie. Trzeba znać lokalnych mieszkańców, mieć kontakty, które mogą być źródłem informacji, aktualizować nabytą wiedzę i wszystko inne. To znowu zależy od niezliczonej ilości okoliczności. Miejscowi mogą uzyskać więcej dodatkowych informacji niż grupa działająca w ukryciu, gdyż coś mogło ulec zmianie. Bardzo ważne są środki komunikacji. Jeśli więc mówimy o 1923, jasne jest, że nie mówimy o jakichś imponujących środkach komunikacji. Przede wszystkim były to po prostu notatki. A mianowicie notatki, listy, depesze czy coś w tym stylu. W tej grupie dywersantów powinno być kilka osób, które doskonale znają język. Mowa nie tylko o języku, jakim posługuje się grupa, ale też język, który obowiązuje na danym terenie, na którym
którym się ona porusza. Jeśli byli to na przykład litewscy sabotażyści, to jeden z nich musiał doskonale mówić po polsku, bo każdego, kogo spotka, każdy Polak, rozpozna, że jest to ktoś, kto mówi słabo po polsku. I jasne, że ktoś rozpozna kogoś, kto próbuje mówić po litewsku, a nie jest to jego język ojczysty lub nie uczył się za bardzo tego języka. Miejscowi, powiedzmy łącznicy, współpracownicy, a nawet ci, którzy są gotowi za zapłatą dostarczyć informacje, mogą również wprowadzać w błąd ścigających, czyli naprowadzić ich na zły kierunek. Przykładowo, jeśli grupa sabotażystów przemieszczała się przez jezioro, gdzieś na północ, to taka osoba może powiedzieć, że dywersanci szli drogą, wsiedli do powozu, przejechali przez las gdzieś na południe lub na wschód, przepłynęli łodzią rzekę, czyli przekazać informacje. Informację, która wprowadza w błąd. Obca osoba bez takiego przygotowania nie byłaby w stanie sprostać wszystkim zadaniom. Szylejki został przetransportowany do więzienia na Łukiszkach. Odbył się sąd i został skazany na 6 lat ciężkiego więzienia. Oczywiście podał apelację, jednak sąd apelacyjny w Wilnie pozostawił działający wyrok sądu niższej instancji. Kazimierz Siewicki został skazany na rok więzienia. Oczywiście też podał apelację. Procedura przeciągnęła się i ostatecznie w listopadzie 1925 roku wyrok został zatwierdzony i wyrok musiał odbyć w więzieniu w Święcianach. Jednak w styczniu 1926 roku został ułaskawiony dekretem prezydenta Rzeczypospolitej Polski. Na dzisiaj tyle. Z wami był Tomasz Bożorocki.